Talent to magiczne słowo. Jest to pewnego rodzaju nadprzyrodzona zdolność, którą otrzymali tylko wybrani. Zastępuje ludziom wszystko. Całe lata pracy, popełniania błędów, początkowych niepowodzeń i powolnego zdobywania umiejętności. Brak talentu to świetna wymówka dla leniwych. Każdy przeciętny człowiek myśli, że dobra lub nawet biegła umiejętność rysunku czy malarstwa jest wynikiem posiadania talentu. Ogromna większość ludzi żyje w przeświadczeniu, że tylko nieliczni pośród nich są nim obdarzeni. Lecz już na samym początku zaznaczam, nie chcę udowodnić, że coś takiego jak talent nie istnieje. Nie uważam tak. Chcę tylko pokazać, że pojęcie talentu jest znacznie przeceniane. Jego rola w umysłach ludzi urosła dzisiaj do absolutnie kluczowej roli w zdobywaniu jakichkolwiek umiejętności artystycznych. Jest na tyle duża, że w potocznym mniemaniu człowiek nie mający talentu plastycznego bezwarunkowo za żadne skarby nie nauczy się rysować czy malować. Zaś ten, co go ma, jest praktycznie z marszu uznawany za osobę, która ma jakiś magiczny dar. To bzdura. Nie mając talentu możesz osiągnąć taki sam poziom w rysunku czy malarstwie jak osoby utalentowane. Tak, wiem, oczywiście zaraz odezwą się święcie przekonani, że to ja plotę teraz głupoty. Ale poświęć mi trochę czasu i zobaczysz, że to, o czym zaraz powiem, ma sens. W tym roku skończę 40 lat. Rysuję i maluję praktycznie odkąd pamiętam. Można powiedzieć, że robię to przynajmniej 35 lat bez większych przerw. Skończyłem zarówno liceum plastyczne i studia artystyczne na kierunku grafika. Potem pracowałem w zawodzie jako grafik i ilustrator. Od dobrych kilku lat uczę również rysunku i malarstwa. Jak myślisz, czy moje umiejętności wynikają z posiadania talentu, czy ponad 3 dekad w powolnym szkoleniu w rysunku? Bo jeśli wynikają tylko z posiadania talentu, to chyba jestem kretynem, który zmarnował kilkanaście lat na edukację. Przecież od początku miałem talent i od pierwszego dnia mogłem już tylko odcinać kupony od niego, prawda? Tylko zgadnij, co słyszę cały czas. Oczywiście, że mam talent. Przez długi czas takie uwagi były dla mnie bardzo miłe i budujące. Jednak po latach zaczynam mieć refleksję, że nikt nie widzi pracy, jaką w to włożyłem. Ja jeszcze tak nie mam, ale czasami mam wrażenie, że niektórzy mogliby się nawet obrazić i poczuć urażeni taką uwagą. Wyobraźmy sobie sytuację, w której jakiś przedsiębiorca buduje firmę przez kilkadziesiąt lat i po naprawdę długim czasie ma oczywiście jakieś efekty. Ale zewsząd słyszy, że w zasadzie jego sukces to taki prezent od losu. Całe lata pracy są nieważne. Naturalnie zdaję sobie sprawę, że wszystkie uwagi od ludzi są kierowane do mnie w bardzo dobrej wierze i ogromnie jestem za nie wdzięczny. Chcę tylko pokazać, że ludzie widzą przede wszystkim efekt pracy i w większości przypadków mylnie przypisują go tylko posiadaniu talentu. Jestem pewien, że w mniemaniu przeciętnego Kowalskiego utalentowany człowiek jest już w pełni rozwiniętym artystą od najmłodszych lat. Tak nie jest. Bardzo wielu znakomitych twórców nie wykazywało jakichś predyspozycji od najmłodszych lat swojego życia. Dopiero podczas edukacji pod okiem swoich mistrzów szlifowali swój poziom i uwierz mi, nie trwało to kilku dni czy tygodni. Przypatrz się tej pracy. Czy to jest jakieś arcydzieło? Myślę, że każdy przeciętny 12-latek mógłby stworzyć rysunek na podobnym poziomie. Jesteś w stanie się ze mną zgodzić? Różnica jest taka, że ten 12-latek na nim nie poprzestał. Dopiero 2 lata później zaczął edukację artystyczną. Uczył się długie lata i u szczytu kariery namalował to. Albo to. Wiesz już, o kim mówię? Tak więc jeśli mówisz, że nie masz talentu, to rzucam ci wyzwanie. Udowodnij to. Zapewne pokażesz mi kilka kiepskich prac i powiesz, że to jest dowód. To żaden dowód. Twoja słaba praca jest wynikiem braku, ale nie talentu. Jest to brak wiedzy, praktyki i doświadczenia. Tylko na to potrzeba czasu. Naprawdę dużo czasu. Przez cały okres swojej działalności artystycznej nie spotkałem osoby, która sumiennie i regularnie ćwiczyła przez przynajmniej kilka lat i przez ten czas nie zrobiła żadnego postępu. Z reguły albo szybko się poddawała, albo miała na tyle samozaparcia, że ćwiczyła pomimo niepowodzeń i jej poziom rósł na tyle, że ludzie wokół zaczynali mówić, że ma talent. Oczywiście spotkałem też takich, co narzekali, że rysują już długo, ale im nie wychodzi. Lecz po dłuższej rozmowie okazywało się, że to długo trwało kilka miesięcy, no może pół roku.
Spójrzmy na to z trochę innej strony. Czy do sterowania tankowcem potrzebny jest talent, czy jest to wynik nauki, wiedzy i doświadczenia? Oczywiście, że tego drugiego. Najpierw zaczynasz uczyć się na małej żaglówce, by z czasem przechodzić na coraz większe jednostki. Szkolisz umiejętności latami, jeśli nie dekadami, by w końcu móc zasiąść za sterami tak ogromnego statku. Ta umiejętność jest wynikiem lat praktyki. Słyszałeś, żeby sternik na żaglówce porównywał swoje umiejętności do nawigatora albo kapitana tankowca i narzekał, że on tak nie umie, bo nie ma talentu? Dlaczego zatem mnóstwo ludzi, którzy ledwo zarysowali kilka kartek papieru, porównują swoje prace do innych mających lata doświadczeń za sobą i twierdzą, że tamci mają talent, a ja nie? No to nielogiczne. Proces wykuwania talentu zaobserwowałem bardzo wyraźnie w dwóch okresach swojego życia. Obydwa wiązały się z moją edukacją artystyczną. Gdy zacząłem liceum plastyczne, moja klasa składała się z prawie 30 osób. Już w pierwszym semestrze około 1/3 zrezygnowała ze szkoły. Były to osoby, które miały bardzo złe oceny z rysunku i malarstwa. Pewnie teraz przyszło ci do głowy, że naturalnie były to osoby pozbawione talentu. Jednak nie tylko one miały słabe oceny. Naprawdę spora część mojej klasy również nie mogła pochwalić się samymi piątkami. Byli na bardzo podobnym poziomie, co ci, którzy odeszli. Jednak zostali. Pracowali dalej. Pamiętam, że tygodniowo w szkole robiliśmy około 20 prac. Po pierwszej klasie mieliśmy na koncie ponad 1000 rysunków. Ich poziom zaczął powoli rosnąć. 4 lata i kilka tysięcy prac później, już na końcu 5 klasy, ich dyplomowe rysunki wyglądały po prostu imponująco w porównaniu do pierwszych prac i czasów, w którym zaczynali jako ci nieutalentowani. Oczywiście jedni uczniowie byli lepsi, inni gorsi. Ale poziom nawet tych najsłabszych był o niebo wyższy niż umiejętności rysunkowe przeciętnego człowieka. To nie był efekt posiadania talentu, tylko pracy i nauki. Dokładnie taka sama sytuacja powtórzyła się na studiach, gdzie najpierw nastąpił przesiew tych, którzy nie byli w stanie się poświęcić szkoleniu aż w takim stopniu, jaki był wymagany na uczelni, lub po prostu wybrali inną drogę edukacji. Ci, którzy chcieli się uczyć, zostali i szlifowali swój poziom. Jestem pewien, że dzisiaj słyszą od niejednej osoby, jaki mają talent. Talent to nie jakiś tajemny dar, który załatwi wszystko za ciebie. To predyspozycja, która tylko ułatwi ci naukę pewnych rzeczy. Zobacz, wystarczy, że wstawimy właśnie słowo predyspozycja zamiast talent. Usuniemy wtedy całą otoczkę, która blokuje praktycznie wszystkich przed spróbowaniem i przełamaniem się do nauki jakiejkolwiek dziedziny, która w potocznym mniemaniu wymaga talentu. Od razu zmienia się całe nastawienie do pewnych rzeczy. Nie masz predyspozycji? Okej, nauka będzie może trwać trochę dłużej i będzie nieco trudniejsza. Nie masz talentu? O, panie! Nawet nie ma się co za to zabierać. To tylko dla wybranych, tych, co mają talent. Zobacz, jak łatwo jest powiedzieć, że nie umiem pewnej rzeczy, bo nie mam talentu. To nie moja wina, że nie jestem nim obdarzony. Trochę trudniej jest się przyznać przed innymi i samym sobą, że po prostu nie stać mnie lub mi się nie chce poświęcić tak długiego czasu na doskonalenie jakiejś umiejętności. Talent jest definiowany jako naturalne zdolności artystyczne, które pozwalają na tworzenie wysokiej jakości prac bez wielu trudności. Czy w takim razie brak talentu świadczy o tym, że nie możemy tworzyć takich dzieł? Czy odwrotnie? Możemy, ale po prostu sprawi nam to większą trudność. Wiadomo, niektórzy robią pewne rzeczy lepiej, inni gorzej. Ale jeśli miałbym określić, jak ważny jest talent, na przykład w procentach, to raczej nie przypisałbym mu więcej niż 30, może 40% jako składnika ogólnego sukcesu w nauce rysunku. Mało tego, rola talentu wraz z biegiem nauki i czasem na nią poświęconym maleje, ponieważ coraz większy wpływ zaczyna tu mieć praktyka i doświadczenie. Dla niektórych może to być trochę kontrowersyjne, ale myślę, że absolutnie każdy sprawny człowiek może nauczyć się dobrze rysować. Wiesz dlaczego? Ponieważ rysunek to połączenie umiejętności, które ludzie wykształcili już w prehistorii, w czasach, gdy nasi praprzodkowie żyli jeszcze w jaskiniach. Gdyby ich nie opanowali, po prostu by nie przeżyli. Musieli znać proporcje wielkości, żeby mieć świadomość, czy zwierzę, które właśnie zagrodziło im drogę, jest na tyle duże, że może ich zeżreć, lub odwrotnie, jest na tyle małe, że może stać się ich kolacją. To samo tyczy się rozpoznawania odcieni i kolorów. Zbierając jakieś rośliny, musieli wiedzieć, że ta jasna czerwona jagoda może ich zabić,
ale ta ciemna fioletowa jest już całkiem smaczna. Nawet dzisiaj pierwszą rzeczą, którą uczą się małe eskimoskie dzieci, jest to, że żółtego śniegu się nie je. Tak samo jest z rozpoznawaniem i odtwarzaniem kształtów. Jak myślisz, skąd wzięło się pismo? Litery to uproszczone symbole, które wcześniej wyewoluowały z rysowanych obrazków. Umiejętność rysowania jest o wiele starsza niż umiejętność pisania. Mamy ją po prostu w genach. Zobacz na małe dzieci. One już od najmłodszych lat, kiedy jeszcze nawet nie umieją mówić, zaczynają nieporadnie mazać po kartce lub co gorsza gdzie indziej te swoje małe bazgrołki. Dopiero potem zaczynają na przykład naukę chodzenia. Problem jest tylko taki, że chodzimy cały czas, a rysunek wraz z upływającym czasem przestajemy praktykować i doskonalić. Zaczynamy mówić, że do dobrego jego opanowania potrzebny jest talent. Dzieci muszą rysować. Bez rysunku nawet nie ma co myśleć o nauce pisania. Bo pisać uczymy się właśnie poprzez próbę odwzorowania kształtu litery. Czy do pisania potrzebny jest talent? Oczywiście, że nie. Co prawda mówimy, że ktoś pisze jak kura pazurem, ale nie oszukujmy się. Brzydki charakter pisma jest wynikiem pośpiechu, a nie braku talentu. Tak więc mamy w naszym arsenale umiejętności pozwalające na przynajmniej dobre, jeśli nie biegłe opanowanie rysunku. To dlaczego zatem ta umiejętność nie jest powszechna? Przez precyzję, a raczej jej brak. Jak już powiedziałem wcześniej, każdy z nas potrafi określić na przykład proporcje wielkości. Z łatwością ustalimy, że jeden przedmiot jest większy od drugiego dwukrotnie. Problem zaczyna się, gdy musimy zmierzyć te proporcje znacznie dokładniej. Narysowanie przedmiotów, których stosunek wielkości 6:8 już nie będzie taki łatwiutki. Taka precyzja już będzie wymagała treningu i poznania metod na dokładniejsze mierzenie niż przysłowiowe na oko. Takich niuansów nauki rysunku jest jeszcze całkiem sporo. I mógłbym udowadniać przez długi czas, że rysować może każdy. I talent pełni tu rolę drugorzędną. Jak już wcześniej mówiłem, nie twierdzę, że talent nie istnieje. Gdyby tak było, to praktycznie każdy człowiek mógłby stworzyć arcydzieło godne ścian Muzeum Narodowego. Talent, który posiadają prawdziwi artyści, dotyczy czegoś innego. Raczej zdolności przekazania głębszego komunikatu bądź całej historii lub graniu na emocjach widza tylko za pomocą jednego statycznego obrazu. Tym w zasadzie różni się arcydzieło od zwykłego rysunku czy obrazu. Prawdziwy mistrz po prostu wie, co powiedzieć za pomocą swojej sztuki i umie sprawić, że wszyscy wokół stają i zaczynają oglądać, myśleć i dyskutować nad tym, co właśnie zobaczyli. Do tego rzeczywiście potrzebny jest prawdziwy talent, który posiadają tylko nieliczni. Jest bardzo mądry cytat autorstwa rzymskiego architekta Witruwiusza. Brzmi on tak. Ani bowiem talent bez wiedzy, ani wiedza bez talentu nie mogą stworzyć doskonałego mistrza. Znaczy to tyle, że chcąc osiągnąć doskonałość w czymkolwiek, nie możemy polegać tylko i wyłącznie na talencie. Mając go, ale ignorując naukę, również nigdzie nie dojdziemy. Z drugiej strony, ucząc się, lecz nie posiadając talentu, nie osiągniemy arcymistrzostwa. Ale nie jest powiedziane, że nasz poziom będzie przeciętny. Jeśli zaczynasz naukę, twój poziom będzie bardzo blisko poziomu przeciętnego człowieka. Dopiero gdy zaczniesz szlifować tą umiejętność, ten poziom zacznie rosnąć i odbiegać od zwykłego Kowalskiego. Wtedy ten Kowalski zacznie mówić, że masz talent. A wiesz co? Talent ma jeszcze jedną cechę, o której nie wspomniałem. Czasami lubi się schować bardzo głęboko, niezależnie od swojej wielkości. Pamiętasz pracę Matejki, którą pokazałem ci wcześniej? Nawet największy i najsłynniejszy polski malarz w historii nie wykazywał iskry geniuszu od samego początku. Jego umiejętności przeszły ogromną ewolucję. Kieruję więc moje słowa do każdego, kto myśli, że bez talentu nie da się rysować czy malować. Udowodnij to. Jedynym na to sposobem są lata prób. Czy jesteś w stanie podjąć to wyzwanie?